Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Reset Obywatelski i Marcin Celiński. Kłaniam się Państwu nisko. Państwo piszą, że w większości ten wieczór jest gorący. U mnie też, ale gdzieś tam ktoś się chwalił, że pada jakiś deszcz i jest nieco chłodniej. Ja myślę, że wyrównamy te temperatury i będzie właściwie gorąco, jak przystało na 11 lipca. Producentem naszego programu jest Adam z Rivi i bardzo mu dziękujemy za wsparcie. Realizuje ten program sam Krzysztof Eles, w związku z czym w internecie miej się na baczności, żaden numer nie przejdzie. No a dzisiaj, proszę Państwa, będziemy sobie plotkować o chciałem powiedzieć innych mediach, ale w co najmniej jednym przypadku, czyli w przypadku TVP, ja nie do końca wiem, jaka nazwa byłaby. No jakieś to medium jest, no ale no nie. To może nam wyjdzie w rozmowie z naszym gościem. Pan redaktor Andrzej Krajewski jest już z nami. Tak, bardzo mi miło. Witam ciepło, a nawet gorąco, zgodnie z temperaturą wieczoru. No dokładnie tak, to zdaje się, że ty jesteś na Mokotowie, ja jestem na Ursynowie, więc te temperatury nie różnią się za bardzo. Ty jesteś bardziej na południe, tak jak lotnisko w Radomiu jest bliżej południa, także to odgrywa rolę wszystko. Nie jestem pewien, czy jako człowiek z Mokotowa, porównując Ursynów do Radomia, czynisz dobrze, ale to już zostawmy na boku, czy to może być bezpieczne. Państwo, oczywiście wielu z Państwa zna doskonale Andrzeja, przedstawiać za bardzo nie muszę. No, wspomnę, że członek Rady Etyki Mediów, wspomnę, że dziennikarz i publicysta z bardzo długim doświadczeniem, no i wspomnę, że człowiek, który telewizję pewną, a szczególnie jej programy informacyjne, a szczególnie jej główny program informacyjny, obserwuje bardzo z bliska, przyjął sobie taką misję, żeby obserwować i komentować, jak wygląda program Telewizji Polskiej, który żartobliwie jest nazywany wiadomościami. Nikt za bardzo nie wie, dlaczego akurat ten program nazywa się w tej chwili wiadomościami chyba. Powinien poszukać bardziej adekwatnej nazwy. No i od tego zaczniemy. Za chwilę Państwo zobaczycie bardziej adekwatną nazwę tego programu. Tak jest, tak jest. Andrzeju, tak tytułem wstępu, coś się w tym tygodniu w wiadomościach zmieniło w programach informacyjnych Telewizji Kurskiego? No, zmieniło się dlatego, że zmienił się główny cel ataku. Ja myślę, że to jest tak, wiesz, codziennie, no co najmniej codziennie, a myślę, że tak częściej niż raz na tydzień, no wyznaczony jest taki strategiczny obiekt ataku. No. I tym strategicznym obiektem ataku był Donald Tusk oczywiście od poprzedniej soboty. Natomiast od czwartku Tusk poszedł na urlop, o czym wiadomości bardzo starannie i dobitnie doniosły. Natomiast pojawił się inny temat, pojawił się temat TVN-u, stacji, która jest tylko krypto polską stacją, bo naprawdę jest to stacja amerykańska, a jak twierdzą wiadomości, no naprawdę tylko przez nieuwagę. To nie jest stacja chińska, rosyjska, może irańska. Arabska, generalnie, bo już tak. Dobrych Arabów już nie ma, tak? No, tak, ciekawe. Tak, tak. Tak. No właśnie, i to jest jakby taki główny obiekt ataku i wiadomości i kilkunastu posłów PiS-u próbuje nas uchronić przed tym wrogim przejęciem TVN-u przez właśnie takie siły, a TVN jako taki też jest wrogi, ponieważ mówi zupełnie co innego niż TVP. Wiadomości mówią zupełnie coś innego niż fakty, tym gorzej dla faktów. Tym gorzej dla faktów. Zobaczmy, jak to było w felietonie Andrzeja Krajewskiego.
Nie, nie, tego w wiadomościach nie było. W dniu, kiedy gruchnęła wiadomość o Lex TVN, wiadomości telepisyjne zaczynały się tak. Stany Zjednoczone pozostaną waszym niezawodnym partnerem na każdym kroku. Czy Platforma Obywatelska zablokuje unijne fundusze dla Polski? A co z Lex TVN? Była jakże w wypowiedzi premiera. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakieś medium w Polsce, czy to bardzo duży portal, czy telewizja, czy radio, czy jakaś wielka gazeta, miałaby być kupiona przez podmiot rosyjski, chiński albo z krajów arabskich. Teraz to możliwe, bo firmy spoza europejskiego obszaru gospodarczego mogą być właścicielami mediów poprzez zarejestrowane w Europie spółki córki. Tę furtkę ma zamknąć projekt zmian złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko spowoduje, że będzie musiał być udział również kapitału z Unii Europejskiej, ponieważ tu jest mowa o tym, że nie może być więcej jak 49% kapitału spoza krajów Unii. I już o TVN ani słowa, a przecież wiadomości uwielbiały zajmować się tą stacją. Temat dnia zawinięty, pora zająć się wrogiem publicznym numer jeden. Realnych informacji mrożenie funduszy może być pomysłem, z którym do polskiej polityki wrócił Donald Tusk. Po niecałym tygodniu działania w polityce krajowej Donald Tusk wybrał się na wakacyjny urlop. Nowy, stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie zdradził, z jakim planem wrócił do Polski. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości spodziewa się, że nowy szef PO w procesie przejmowania władzy będzie chciał wykorzystać swoje znajomości w Brukseli. Niemieckie media już okrzyknęły go przywódcą polskiej opozycji. Donald Tusk jest polnisza Oppositionführer. Będzie robił wszystko, żeby Polskę jak najgorzej recenzować na arenie międzynarodowej. Wraz z powrotem Tuska do polityki krajowej w Brukseli wróciły rozmowy o wstrzymaniu funduszy unijnych dla Polski czy Węgier, krajów, które od dłuższego czasu są na celowniku Brukseli. Taki scenariusz już w 2018 roku zarysowali politycy Platformy. Poprzez Brukselę wstrzymać unijne fundusze dla Polski do czasu, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, i uwolnić, gdy władzę przejmie Platforma Obywatelska. Teraz ten scenariusz staje się realny. W niemieckich mediach już pojawiła się narracja o rzekomym polexicie. Europosłowie Platformy Obywatelskiej już kilkakrotnie w Parlamencie Europejskim domagali się nałożenia sankcji na Polskę, aby pośrednio w ten sposób odzyskać władzę. Z przecieków, które otrzymujemy regularnie, wynika, że Komisja Europejska zgłasza co rusz to nowe zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie do tego, co zostało zapisane w tej ostatecznie przesłanej wersji do Brukseli. Donald Tusk wraca. I pomoc ze strony Unii Europejskiej dla niego, żeby odzyskać władzę, to właśnie będzie polegała na tym, że zamrozimy, zatrzymamy pieniądze, które Polsce się należą. Scenariusz zamrożenia unijnych funduszy uderzyłby jednak nie w rząd, a we wszystkich Polaków, którzy czekają na unijne pieniądze. To tyle wiadomości w bezkonkurencyjnych wiadomościach. Zero faktów, same spekulacje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Andrzej Krajewski. To jest, proszę Państwa, jeden z felietonów. I ile Ty już zrobiłeś takich felietonów? Masz jakoś ponumerowane, policzone? Wiesz, nie, no, ale kilkaset spokojnych. No, więc dlatego, to jest jeden z kilkuset felietonów, które Andrzej pracowicie robi. Tu Państwo na czacie piszą, że trzeba dokumentować, no to właśnie Andrzej dokumentuje dla nas tę działalność. Ja cały czas staram się znaleźć jakieś odpowiednie określenia i żeby nie były obelżywe, bo jesteśmy przed 23, więc będę takimi eufemizmami się posługiwał, typu ta działalność, ale muszę Ci powiedzieć, że jak ja usłyszałem, oglądając, akurat tego nie widziałem na żywo, zobaczyłem u ciebie, przygotowując się do programu, jak ja usłyszałem Oppositionführer, to tak, wiesz, tak mi ciarki przeszły po plecach, jak kiedyś, jak byłem dzieckiem i oglądałem Klossa. Nie, więc ten Führer oczywiście był nie bez powodu, ale natychmiast internauci, których wiadomości kochają wtedy, kiedy oni wyrażają to, co wiadomości by chciały, ale tym razem nie zacytowały, ponieważ on był tam Oppositionsführer, było S. Niestety ten, który to czytał, nie redaktor, nie dziennikarz, czytacz, tego S nie przeczytał. Zostało natychmiast wychwycone, no ale przecież to nie chodziło o S, tylko chodziło o Führera. O Führera, żeby wybrzmiał Führer. Tusk. Tak, to już nie dziadek z Wehrmachtu, to już Führer Tusk. A tak. ktoś,
ktoś policzył cierpliwych, że w poniedziałkowych wiadomościach nazwisko Tusk padło 41 razy, we wtorkowych 38. No i oczywiście podstawowym tam jeszcze cytatem z Tuska było Für Deutschland. To było wyjęte z jego przemówienia na zjeździe CDU, gdzie występował jako szef Europejskiej Partii Ludowej i mówił po niemiecku. Mówi samo za siebie, tak? Po niemiecku mówił, a do tego wszystkiego powiedział Für Deutschland. No coś koszmarnego. On powiedział to, ale nie tylko. On to powiedział na tle gdańskiego żurawia. No tak. Symbolu Gdańska, miasta, które tyle wycierpiało. To jest naprawdę, to nie jest myśmy tak, wszyscy Poczty Polskiej bronili w Gdańsku, jak wiadomo, tak, a on się jeden wyłamał. Tak, oczywiście on się wyłamał, no z powodu dziadka, to jest zupełnie jasne. No tak. No dobrze, my możemy trzecie pokolenie. Nie, ale ja właśnie tak przechodzę do rzeczy poważnych, no bo oczywiście nie da się nie... To wcale nie jest śmieszne, chociaż wiesz, no jest śmieszne, ale tylko na chwilę, a naprawdę to jest makabra, to jest straszne. No i... Słuchaj, ale nie masz wrażenia, że jest, ja nie mówię, że to dobry objaw, ale że jest od momentu, od soboty, kiedy Tusk wygłosił to pierwsze przemówienie na Radzie Krajowej Platformy, że jest w wiadomościach i generalnie w TVP Info dużo mniej wyrachowania niż było wcześniej, a dużo więcej entuzjazmu i emocji, bo ja mam takie wrażenie, że oni się trochę pogubili, że że oni w tej chwili nie robią tego, co robili przez ostatnie miesiące. Przez ostatnie miesiące było to takie dosyć maszynowe, mechaniczne układanie ludziom w głowie, ubijanie tego samego. Mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z jakąś dosyć spontaniczną szarżą. Nie masz takiego poczucia? Ja tak jak obserwuję, mam wrażenie, że coś tam się zmieniło. Na pewno nastąpiło zakłócenie takiego rytmu wiadomości, które rzeczywiście dość łatwo dawało się odkryć i to było tak, że na początek jest różnie coś tam takiego pozytywnego dla partii i rządu. Potem był taki kawałek Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się coraz lepiej i te wszystkie plusy, prawda, są wymieniane i polska gospodarka, która 5% wzrostu ma osiągnąć, to też było, o tym wszystkim było. No, a potem były jakieś tam inne rzeczy jeszcze obowiązkowe, atak na PO właśnie i tak dalej. I teraz, na przykład bardzo chętnie pokazywano aktywność naszych sił zbrojnych, szczególnie jeśli chodzi o jakąś współpracę z Amerykanami, ćwiczenia wojskowe i tak dalej. I wyobraź sobie, że właśnie w ten czwartek, który opisałem, ja oglądałem przedtem fakty, potem wiadomości, a na ogół robię to następnego dnia rano. I w faktach widziałem takie bardzo ładne zdjęcia z rozładunku wielkiego amerykańskiego statku, który przypłynął do portu Gdańsk i z niego wyjechało bardzo tak ładnie chyba kilkaset czołgów amerykańskich, takich piaskowych, prawda, to świetnie wyglądało, widać, że one są używane, tu jakiś murzyn siedział, afroamerykanin, tu tam jakieś napisy były, naprawdę był to pokaz siły, i pokaz, powiedziałbym, jedności sojuszniczej naszej z Amerykanami, ponieważ one nie przyjechały tak sobie na wycieczkę, one mają być stacjonowane w Polsce, w polskich bazach i one mają służyć w razie czego, prawda, wspomożeniu Polski. I, że tak powiem, w normalnym układzie wiadomości by piały nad tym. Byłoby po prostu... od tego by się zapewne zaczynały, a tymczasem ani w czwartek, ani w piątek tego materiału nie było. Ja nawet myślałem, sprawdziłem na stronie ambasady amerykańskiej, myślę, wycięli im numer, to jest amerykański materiał i nie dali tego wiadomościom. Ale nie, to był materiał Portu Gdańsk, bo na stronie Portu Gdańsk znalazłem dokładnie ten sam materiał, który widziałem w faktach. Więc coś się ewidentnie zmieniło w wiadomościach i nagle Amerykanie nawet w tym ukochanym wymiarze wojskowym już nie są najlepsi, już nie są naszymi obrońcami, naszymi najlepszymi sojusznikami. Ja naprawdę boję się myśleć, kto za chwilę będzie naszym sojusznikiem, jeżeli jeszcze mamy w pamięci
tę deklarację, którą podpisał pan Kaczyński, ale również pani Le Pen, prawda, i ci Włosi i tak dalej, bo to w sumie jest przerażające. Tak naprawdę najbardziej mnie przeraziło to, czego nie było w tym tygodniu w wiadomościach, właśnie to. No i teraz mamy jakby rzecz następną, bo jutro przylatuje pan Matthew Boyce. To jest taki, można powiedzieć, kadrowy pracownik Departamentu Stanu na dość wysokim stanowisku, które... Ale najważniejszy od tej części Europy. Najważniejszy od tej części Europy i co więcej, to jest facet, z którym polscy dyplomaci MSZ rozmawiają od 18 roku, bo on się nie zmienił mimo tego, że zmieniła się administracja, prawda? Że przyszli demokraci po republikanach. On od 18 roku na tym samym stanowisku jest. On jest od wschodniej Europy. On zresztą był w Warszawie, on mówi po polsku, mówi po rosyjsku, mówi po niemiecku. Jego się nie oszuka. On naprawdę doskonale wie, wiadomości go nie ruszą. No i teraz jest pytanie, co będzie w wiadomościach na ten temat i co on powie na temat TVN-u, tego projektu ustawy, a może na temat tych czołgów, których już wiadomości nie zauważają. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. No, z całą pewnością narracja telewizji narodowej, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ona ewoluuje i nie da się tego nie powiązać ze zmianą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak ta Ameryka Trumpowa to była nasza ulubiona Ameryka, ta Bidenowa jest taka no trochę mniej ulubiona. Ktoś mi nawet wczoraj zwrócił uwagę, że przecież ci Amerykanie to i nawet tą flagę tęczową powiesili na ambasadzie, więc to już wiesz, chyba nasze drogi zupełnie się rozchodzą i to a przynajmniej drogi tej ekipy, która rządzi polską telewizją i która zarządza nią też z tylniego siedzenia. No ale właśnie, powiedz, wniosek koncesyjny, to znaczy wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN24 jest chyba procedowany ponad rok. Jeśli się dobrze... ponad rok, bo od lutego 2020, czyli... No to już prawie półtora roku. No. Tak, prawie półtora roku. Półtora roku temu stacja złożyła wniosek o przedłużenie koncesji i ja rozumiem, że od półtora roku Krajowa Rada Radiofonii zastanawiała się, jakim cudem można by było tej koncesji nie dać. I przez... Teraz mówię taki prosty komentarz, który przychodzi do głowy. I teraz po półtora roku doszli do wniosku, że no trudno jest znaleźć jakąś przyczynę, taką prawną podstawę, żeby nie dać tej koncesji, w związku z czym trzeba by było zmienić ustawę o radiofonii i telewizji, bo to chyba w tych kategoriach trzeba... To znaczy, żeby móc odmówić... Trzeba no. zmienić ustawę. Prawda? No dokładnie, bo do tej pory nie znaleźli, jak rozumiem, podstawy prawnej. W stanie prawnym nie dało się. To znaczy, no można było, ale przecież idzie się do sądu od razu z tym. No i wiadomo, że ta decyzja będzie podważona, więc w związku z tym nie warto. Z tym, że pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Krajowa Rada jest organem zbiorowym, to znaczy tam jest przewodniczący, ale jest 5 członków, łącznie z przewodniczącym. Większość to nie są 3/5, tylko 4/5. Wszystko wskazuje na to, tak zwane przesłuchy, informacje dziennikarskie, wskazują na to, że przewodniczący nie znajdował 4 głosów za. I dlatego, chociaż pani Brykczyńska, która jest... która no, spokesperson, jest rzecznikiem Krajowej Rady, twierdziła, że wielokrotnie Krajowa Rada na swoich posiedzeniach omawiała tę sprawę, to nigdy nie podjęto decyzji, no bo przewodniczący Kołodziejski nie chce ryzykować głosowania, które przegra. On wie, że nie może tego głosowania przegrać, to jest polityczna sprawa. No i stąd był ostatnio na posiedzeniu Komisji Kultury, powiedział o tym i nagle jak królik z kapelusza wyskoczył właśnie ten projekt. Przy czym
To ciekawe, bo jak zrobiła się afera, jak zaczęto mówić na temat tego projektu bardzo dużo, to przewodniczący Kołodziejski powiedział, że być może będzie jeszcze inny projekt. Otóż może będzie projekt, który obniży rangę, można powiedzieć, tej koncesji dla takich nadawców, jakim jest TVN24, bo może nie wszyscy Państwo zdają sobie sprawę, że TVN24 nie jest dostępny, tak jak TVP Info, tak jak telewizja Ojca Rydzyka chociażby i mnóstwo innych telewizji, nie jest dostępny w tak zwanym powietrzu, no a to się mówi ziemia, powietrze, wszystko jedno. Wystawiasz antenę, prawda, i ta antena ci łapie 20 kilka programów. Te programy, nie trzeba mieć kabla, nie trzeba nikomu płacić, dostajesz je sam bezpłatnie, nie musisz ani za satelitę, ani za kabel płacić. W związku z tym tych programów może być praktycznie nieskończona ilość i jest ich ponad 200, około 300 po polsku. Czyli to nie jest dobro rzadkie. W związku z tym uzasadnienie, że Krajowa Rada musi analizować ten program, patrzeć, czy spełniane są warunki koncesji, bo ta koncesja to nie jest taki półstronicy papierek, tylko to jest na ogół wielostronicowy dokument, w którym dokładnie określa się, nadawca zgłasza, co będzie robił, rada to opiniuje, opisuje potem. To jest jakby taka duża biurokratyczna sprawa. Czy potrzebna, to inna rzecz, ale tak jest i to jest stosowane do wszystkich nadawców. I otóż takie pomysły były już wcześniej i teraz pan przewodniczący Kołodziejski powiedział, a może dajmy sobie spokój z tymi koncesjami dla tego typu nadawców, oni, ich może być bardzo dużo, wystarczy zgłoszenie do rejestru. I być może, jak pan Matthew Boyce będzie rozmawiał w tym tygodniu w Warszawie, to jakaś grupa posłów PiS-u wyskoczy właśnie z projektem takiej ustawy i powie się, że no to jest jakiś tam kompromis, prawda, coś takiego. Ale to wcale nie kończy sprawy, dlatego że to z kolei rodzi pewne nowe niebezpieczeństwa. Ale o tych niebezpieczeństwach chciałbym, żebyśmy porozmawiali za chwilę, bo ja bym chciał jeszcze wrócić do tej narracji, która była przedstawiona w tym kawałku moim, to co mówił pan premier. Otóż zauważcie państwo, pan premier powiedział, że może być niebezpieczeństwo, że nadawcą będzie właśnie z krajów arabskich, chiński albo rosyjski. To znaczy, że jeżeli ktoś jest z tych krajów, to jest niebezpieczne dla Polski. Dlaczego to jest niebezpieczne dla Polski? Bo zdaniem PiS-u kapitał ma narodowość i ten, kto jest właścicielem stacji, która nadaje, on również nadaje ton, czyli ci ludzie, którzy tam pracują, nie są dziennikarzami, oni są urzędnikami, którzy wykonują wolę nadającego, prawda, tego, który jest właścicielem. I tutaj mogę się odwołać do mojego osobistego, no, bogatego doświadczenia życiowego. Między innymi byłem 7 lat redaktorem naczelnym polskiej wersji Reader's Digest. Reader's Digest, wielki koncern amerykański, teraz już w stanie zaniku, ale kiedyś naprawdę potężny. I po zmianach w Polsce w 1994 roku uruchomiliśmy Reader's Digest, przegląd Reader's Digest, miesięcznik w Polsce. I ja pracowałem z Amerykanami. I to nie był amerykański miesięcznik. To był miesięcznik polski. Dlaczego? Dlatego, że redagowali go Polacy, dlatego, że to ja decydowałem, jakie materiały wchodziły tam. Ja starałem się, żeby było jak najwięcej polskich materiałów. Oczywiście musiałem pewne brać, tłumaczyć, prawda, pewne rzeczy, no bo to jest biznes. Chodziło o to, jak zamawiałem polskie materiały, trzeba było za to płacić. Amerykańskie miałem darmo, czy inne ze świata, ale to było jak najbardziej polskie. I to automatyczne założenie, że jeżeli przejąłby na przykład TVN Chińczyk, albo Arab, albo Rosjanin, to na pewno by to było głos, prawda, Moskwy, Pekinu, albo nie wiem, Kairu, czy Abu Dhabi, jest założeniem fałszywym. To jest to myślenie, że ten, kto jest właścicielem, decyduje o wszystkim. Dziennikarze nie istnieją. No, nieprawda, my istniejemy, musimy się napisać. Czekaj, Andrzeju, tu wejdę z tobą w lekki spór, bo ty mówisz o pewnej, o dwóch kulturach zarządzania.
w kategoriach kultury zarządzania, która jest na Zachodzie, to oczywiście umiarkowane znaczenie ma to, że Amerykanie byli właścicielami Reader's Digest. Umiarkowane znaczenie ma to, że szwajcarski naprawdę koncern jest właścicielem Onetu. I umiarkowane znaczenie dla treści TVN24 ma to, że właścicielem jest gdzieś tam za pośrednictwem spółki holenderskiej Discovery. No tu ja bym jednak przy modelu rosyjskim czy chińskim lekko się wstrzymał, bo tam jest trochę inna kultura zarządzania mediami, jak wiesz, bardziej zbliżona do kultury zarządzania mediami narodowymi w Polsce. I to trzeba powiedzieć, dużo bliższa PiS-owi kultura zarządzania mediami, przy czym oczywiście to nie jest przypadek, że choćby tacy Rosjanie nie kupują mediów w Polsce, po co mają je kupować, skoro mają TVP, która już tę samą propagandę głosi. To by był absurd ekonomiczny, gdyby oni tutaj inwestowali, ale żeby pozyskiwać rynek, który mają. Ale masz rację z tym twierdzeniem, że nie kupują. Zaraz ci opowiem historię. Ale dalej kontynuuj. Nie, wiesz, więc z jednej strony, wiesz, to jest taki, tylko poza tym, że jest to zabieg w przypadku pana premiera po prostu nieuczciwy. Wszyscy doskonale wiemy, bo to trzeba być idiotą, przepraszam, żeby nie zauważyć, że chodzi o dokopanie stacji, której rząd nie lubi, a Marek Suski, naprawdę, my powinniśmy kiedyś pomnik temu facetowi postawić za jego szczerość, bo my się z niego śmiejemy, a słuchajcie, a tak naprawdę od Marka Suskiego my się dowiadujemy, jak jest. Marek Suski, nie dalej jak wczoraj na zjeździe Klubów Gazety Polskiej. Klubów Gazety Polskiej chyba. Klubów Gazety Polskiej powiedział, że chodzi o to, żeby tam wszedł europejski udziałowiec, a najlepiej polski udziałowiec, żebyśmy my mieli jakiś wpływ, to jest cytat wprost, żebyśmy mieli jakiś wpływ na treści, które tam są przekazywane. Marek Suski i PiS funkcjonuje w tym wschodnim modelu mediów, gdzie właściciel przychodzi i powiedzmy, że ty jesteś naczelnym, właściciel przychodzi, my słuchajcie Krajewski, dzisiaj piszemy, że Tusk jest zły, albo dzisiaj piszemy, że Tusk jest dobry. A Krajewski siada do maszyny czy klawiatury i pisze pod to dyktando. Wstępniaka, no, tak. Tak, oczywiście. więc wiesz, to jest takie większe zagrożenie, a obaj doskonale wiemy, że w prawie polskim redaktor naczelny jest człowiekiem świętym i jednocześnie wystawionym na wielką odpowiedzialność za to, co robi. Natomiast tego prawa chyba się już od jakiegoś czasu w dużych obszarach polskich mediów po prostu nie przestrzega. Pamiętasz, na pewno dotarł do ciebie konflikt związany z lokalną gazetą, z Dziennikiem Wschodnim. To był klasyczny konflikt pomiędzy redaktorem naczelnym a jednym z głównych właścicieli, współwłaścicieli spółki, gdzie główny współwłaściciel budowlanym, tak. Tak, który sobie wyobrażał, że gazeta ma realizować jego interesy i nie pisać brzydko o jego partnerach biznesowych. No, konflikt jest tam, on jest strasznie zagmatwany i on się toczy w kolejnych instancjach odwoławczych. Na razie pan właściciel przegrywa. Ze względu na to, że prawem redaktor naczelny i redakcja są chronieni przed wpływem właścicielskim. No, przestają być chronieni, jeżeli się bierze na redaktora naczelnego kogoś, kto tym redaktorem naczelnym nie będzie, tylko będzie ten wpływ posłusznym. To oznacza nasz człowiek, kadry tak. Ryszajut Awsion. Tak jest. No ale chciałeś wtrącić mi się, to ja już kończę, żebyś mógł się wtrącić. Dlatego, że wiesz, jak słuchałem pana premiera, to mi się przypomniało, że był taki przypadek, kiedy Krajowa Rada cofnęła koncesję radiu, które nadawało program rosyjski, wyobraź sobie. Było takie radio podwarszawskie. Pod Warszawą, w Legionowie. Było takie radio w Legionowie. Ja pamiętam, bo pracowałem wtedy w Krajowej Radzie, oglądałem te programy, znaczy słuchałem tych programów, pisałem jakieś opinie, bo byłem od wolności słowa. No i rzeczywiście udało się ich przyskrzynić. Oni po prostu poszli na bezczela, ale to znaczy, że również Rosjanie poszli na bezczela. Uważali, że jak
jak tam będzie po prostu leciało Radio Sputnik, oni wynajęli chyba godzinę Radio Sputnik i oni w ogóle nie ingerowali w treść programu. Radio Sputnik na antenie Radia Hobby w Legionowie robiło co chciało. Dokładnie. I mimo tego, że to prawo takie niedoskonałe, jak się skarżył pan premier, prawda, takie niedobre i tak dalej, jednak Krajowa Rada poradziła sobie z tym i Radio Hobby straciło licencję, straciło koncesję właśnie z tego powodu, że oddało innemu podmiotowi. Także spokojnie, jeżeli by tak się miało dziać, to są też na to sposoby i można nad tym czuwać. Nie trzeba koniecznie wprowadzać tego prawa, w którym mówi się o Chińczykach, ale myśli się o Amerykanach oczywiście. No wiesz, ja jeszcze nie wiem, czy głośno to powiedzieć, no powiem, ale bardzo Państwa proszę, nie przekazujcie tego. Tak, panu premierowi, niech to zostanie między nami. Wiesz, bo zwróciłeś uwagę na to, że to dobro pod tytułem możliwość nadawania, jeżeli nie dotyczy multipleksów telewizji cyfrowej naziemnej, jest dobrem dosyć łatwym. No i nie wiem, czy powinienem głośno powiedzieć, że ja na przykład w takim odbiorniku, który tu stoi niedaleko ode mnie, mogę sobie oglądać, uważajcie, Al Jazeera. Absolutnie arabską telewizję. Mam tu też kilka kanałów chińskich, anglojęzycznych, no bo mam też chińskie, które nie są anglojęzyczne, no to, to tutaj jakby trudno, ale gorzej idzie, ale oglądać mogę, nie? Oglądać mogę. No mam też pokaźny zestaw telewizji informacyjnych od CNN-u, przez CNBC, przez BBC, francuskie, niemieckie, przeróżne. I żadna z nich nie ma w Polsce koncesji. A każda z nich może do mnie do domu dotrzeć tak samo jak dociera TVN24. Mało tego, TVN24 mam w tym telewizorze dzięki jakiemuś pakietowi, który wykupiłem u dostawcy usługi telewizji satelitarnej. Natomiast tych pozostałych to zdaje się, że ja mam tak dorzuconych bez żadnych bez żadnych opłat. Więc może pójście w tym kierunku, że niby czemu służy ta koncesja, poza tym, że ktoś ma wyłożyć jakieś pieniądze, bo ona kosztuje, to też powiedzmy. Bo ona kosztuje. Może tu jest jakiś taki przyczynek, no nie mówię teraz, bo oczywiście mamy władzę, która by najczęściej koncesjonowała sprzedaż butów po to, żeby pobrać odpowiedni podatek za, na wschodzie się mówi krysza, u nas się mówi opieka państwa. Natomiast może to jest jakiś kierunek, no dajmy sobie spokój z koncesjami na sygnały satelitarne, które dotrą do nas tak czy inaczej. Tak, tylko widzisz, jeżeli by to poszło w tym kierunku, to też władza będzie potrafiła to skręcić w swoją stronę. Zauważ, że właśnie w krajach, o których mówimy, konkretnie w Chinach, nie ma YouTube, nie ma Google'a, nie ma mnóstwa jeszcze innych rzeczy, które po prostu uważamy, że to jest coś tak oczywistego jak powietrze i oddychamy nawet nie zauważając tym powietrzem. Tam państwo potrafiło skręcić internet w taki sposób, że te wszystkie światowe wynalazki i to, czym żyje dzisiaj planeta, tak można powiedzieć, glob, tam istnieje to tylko w postaci chińskich odpowiedników. I ta władza, Wojtek Maziarski na to zwrócił uwagę, ta władza może pójść właśnie w tę stronę, to znaczy albo wpiszę do rejestru, albo nie wpiszę do rejestru. A jak wpiszę do rejestru, to tylko takie, które będą miały odpowiednie treści. To może być wstęp do cenzury internetu, do cenzury również innych przekaziorów, tak się dawniej ładnie mówiło o nich w dawnych czasach. Dlatego, że na przykład powiem Ci coś takiego. Ustawy o radiofonii i telewizji, bo o zmianie tej ustawy dokładnie mówimy, nie stosuje się do elektronicznych wersji dzienników i czasopism oraz prasy udostępnianej w systemie teleinformatycznym, czyli w internecie, pod warunkiem, że nie składają się w przeważającej części
z audycji audiowizualnej. No i koniec rzędem temu, który powie, co to jest przeważająca część, jak porównujesz druk z audiowizualnym, prawda? Czyli ładunek informacji. Podpowiem ci tylko wtrętem, sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, kiedy medium rejestrujesz w sądzie jako medium. I zgodnie to mówię o doświadczeniu tego medium, w którym jesteśmy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, tego typu medium, w jakim jesteśmy, rejestruje się jako dziennik. Czyli jakbyś był w Wyborczej Rzeczpospolitej i tak dalej. Jesteś w tym momencie w dzienniku. No w jaki sposób... Ale zaraz. Jak ja jestem w dzienniku, który składa się w przeważającej części z audycji audiowizualnej, to ten dziennik, w którym w tej chwili mówię, podlega Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I to ona powinna określić, Marcinie, czy cię wpisze, czy cię nie wpisze. No, wiesz, tylko że to będzie temat na kilka doktoratów, a na pewno na bardzo długą ścieżkę sądową. Myślę, że Sąd Najwyższy będzie tylko etapem do tego, żeby jednak pójść do Europejskiego Trybunału, żeby ustalić tak naprawdę, wiesz, bo mnie się wydało, ja pierwszy raz rejestrowałem tego typu medium, mnie się wydało to strasznie śmieszne, bo po pierwsze okazało się, że nie mam jak go zarejestrować, bo ustawa opiera się na założeniach z 1984 roku, gdzie tego typu wynalazków nie było. Przy pomocy prawników szukając, no wyciągnęli orzeczenie Sądu Najwyższego, że należy to zarejestrować jako gazetę, dziennik ukazujący się w internecie. Kropka. I co Krajowa Rada ma do, przepraszam, dziennika? Wiesz, tu parę jeszcze jest takich wyzwań cywilizacyjnych, ponieważ czy gazeta wyborcza jest gazetą? Znaczy, słusznie zastrzegłeś, żeby nie donosić do posła Suskiego o tym, tak. Bo on naprawdę bardzo chętnie skorzysta z tego. No popatrz, przecież ty w ogóle nic nie drukujesz. Ty w przeważającej części masz audycje audiowizualne. To ty nie powinieneś podlegać Krajowej Radzie. To odpowiedz mi teraz, jak już wchodzimy w taką akademicką dyskusję, a Gazeta Wyborcza, największy dziennik w kraju, który ma portal internetowy i która produkuje dużo materiałów o charakterze wideo. Oczywiście one jeszcze nie przeważają nad tekstem, ale oni chyba to nawet... A skąd wiesz? No wiesz, fakt, nie mierzyłem, masz rację. Ale widzisz. Bo oni nawet mają coś takiego jak Wyborcza TV, a od jakiegoś czasu pojawiły się podcasty. Więc przepraszam, no to oni też podpadają pod Krajową Radę ten rejestr, no bo nadają wideo. I na liście Krajowej Rady, jakbyś sobie wszedł na stronę, trochę trudno, ale można, i znalazł w odpowiednim miejscu, to znalazłem tam gazeta.pl. Oni są zarejestrowani. A gazeta.pl to jest zupełnie co innego. Wyborcza.pl. Oni się strasznie... Dobrze. Technicznie to jest to samo. Nie mówię, że merytorycznie. Technicznie to jest to samo. I tę gazetę znalazłem, Wyborczej akurat nie pamiętam, bo to przeglądałem dzisiaj na szybko i właśnie wpadło mi w oko gazeta.pl. Także kolega Suski już pół kroku zrobił. Spokojnie, jest coraz bliżej. Słuchajcie Państwo, dzisiaj muzyką naszych uszu będą wiadomości. Teraz ogromne emocje wokół pomysłu na nowelizację prawa, które ma raz na zawsze zabezpieczyć polski rynek medialny przed na przykład wykupieniem jego części przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski. Te emocje rozkręca część dziennikarzy, a wtórują im politycy opozycji, próbując wmówić Polakom, że chodzi o kneblowanie ust najbardziej przychylnej im stacji telewizyjnej. Marcin Tulicki. Salwa pytań, bo to od kilku dni temat numer jeden. Temat, którym politycy opozycji próbują straszyć. Żeby zamknąć usta konkretnej stacji telewizyjnej.
Sprawdźmy więc, krok po kroku, o co chodzi w propozycji nowelizacji prawa dotyczącego struktury własności mediów w Polsce. Nowelizacji zaproponowanej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Te przepisy obowiązują aktualnie. Ta propozycja, która została przedstawiona, uściśla jedynie wątpliwości niektórych prawników. Moim zdaniem też nieuzasadnione zresztą wątpliwości prawników. Chodzi o to, aby uniknąć niebezpiecznych dla polskiej racji stanu sytuacji. To, że akurat TVN jest formalnie w rękach jakiejś holenderskiej spółki, de facto jest w rękach amerykańskich, ale też za chwilę, gdyby prawo nie zostało zmienione, może trafić w ręce rosyjskie. Cofnijmy się do roku 2015. Wówczas dochodzi do zakupu telewizji TVN przez amerykańską spółkę. Co prawda już wtedy, zgodnie z prawem, większościowym udziałowcem mógł być tylko podmiot, który ma siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Amerykanie nie są, ale tu ciekawostka. Jedynym akcjonariuszem telewizji TVN jest spółka z siedzibą w Holandii, a więc w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i to tą firmą zarządza koncern amerykański. To spółka, której siedziba mieści się w okolicach lotniska w Amsterdamie. Gdy w internecie wpisujemy jej adres, wyskakuje nam nazwa innej firmy, która zajmuje się między innymi rejestracją biur czy usługami sekretariatu korporacyjnego. Krótko. No i proszę państwa, patrzę, jak państwu się podobało. Był oczywiście pierwszy intelektualista Rzeczypospolitej, Samuel ulubionych. Tak. Piękne, czysto polskie nazwisko. Tak, tak jest. Ulubiony komentator większości Polski. No to sobie powiedzmy uczciwie. Andrzej, tak patrzę na ten materiał. No, są tam wszystkie możliwe takie, powiedziałbym, podjazdowe. Nie? Bo jak ten ostatni fragment, mowa o spółce. Mhm. Że tu, prawda, oni chcieli pojechać do tej spółki i ją zobaczyć, a ona ma siedzibę koło lotniska i w ogóle jej nie mogli znaleźć, a jak się wpisuje, to wyskakuje i tym podobne rzeczy. To jest pokazanie, to jacyś przekręciarze ci Amerykanie. Zobacz, no jedziesz do Holandii i żadnego Amerykana spotkać nie możesz. No dobrze. To podobno Bismarck powiedział, że lud nie powinien oglądać, jak się robi kiełbasę, ponieważ to jest bardzo nieprzyjemny widok. I to właśnie mi się tutaj przypomniało. Oczywiście, przecież nikt nie ukrywa, że właścicielem TVN-u są Amerykanie. Po to, żeby nie mieć problemów właśnie z tym, że powinno się 51% kapitału i tak dalej, i tak dalej, zakłada się spółkę, która jest spółką na papierze. Nie, bo tutaj jeszcze, żeby państwu dopowiedzieć, regulacje europejskie, te ogólnoeuropejskie, bo krajowe to co innego, skupiają się, proszę państwa, na rezydencji podatkowej. I to, że spółka ma być zarejestrowana w Europie, to jest to, żeby ona płaciła w Europie podatki. Natomiast w 100% właściciel może być pozaeuropejski, byleby podmiot był europejski, bo tworząc podmiot robimy osobę prawną, która się rozlicza z fiskusem na terenie Europy. Więc Amerykanie ten wymóg spełnili. Oczywiście, że zarząd Discovery, wszystkie działy są w jakimś biurowcu w tej brzydkiej Ameryce, a tutaj mają po prostu spółkę techniczną, i to w biznesie jest dosyć normalne, spółkę techniczną, która obsługuje tylko i wyłącznie europejski obszar. W tym materiale, którego zresztą tylko część żeśmy pokazali, bo trudno mordować państwa, państwo nie dlatego nas oglądają, a nie wiadomości. Żeby oglądać wiadomości. Oglądać wiadomości, no trzeba mieć litość, prawda? No, nie każdy jest już tak siwy jak ja, że już bardziej nie posiwieje. Więc ja mogę, ale to trzeba uważać. Powinien być takie ostrzeżenie, to grozi śmiercią lub kalectwem umysłowym, prawda, oglądanie. I jestem tego najlepszym przykładem. Otóż, najciekawsze w tym kawałku wydało mi się to, że ja sobie przypomniałem, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy to Scripps kupował TVN. Scripps, rodzinna, duża firma amerykańska, mediowa, i Krajowa Rada musiała wydać na to zgodę. No i popytałem,
kto tę zgodę napisał? No i tu się Państwo zdziwicie. Napisał ją pan Tomasz Zdzikot, obecnie szef Poczty Polskiej, wiceminister w rządzie obecnego premiera, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych. Ten pan napisał opinię, która tak była podstawą do decyzji Krajowej Rady. Także spokojnie, ci, którzy się naprawdę znają, on się znał na tym, nie mieli żadnych wątpliwości. Zresztą tam jeszcze jest taki cieniutki fragmencik w tym, Piotr Miller, rzecznik rządu, też to bardzo polskie nazwisko, mówił o tym, że niektórzy prawnicy mają w tej sprawie wątpliwości, moim zdaniem niesłuszne. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Myślę, że pan Suski powinien się zastanowić. No ale to są takie delikatności w ramach rządu. Myślę, że ten tydzień będzie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o TVN. No na pewno Tusk na urlopie nie zazna spokoju. Myślę, że wiadomości będą jechały Tuskiem, ale TVN będzie również obrabiany, co do tego nie ma wątpliwości. Ja zwróciłem uwagę na taką technikę w tych wiadomościach. Powiedz już teraz, może trochę o etyce, a może trochę o warsztacie. Otóż jest tak, no, prowadzący program informacyjny podaje coś, co ma być informacją. Potem jest jakiś felieton uczyniony przez któregoś z pracowników, który ma dać opis sytuacji i w tym felietonie jesteśmy już lekko podprowadzani, że w zasadzie w każdym felietonie wiadomości, że słuchajcie drodzy widzowie, coś tu śmierdzi. I potem następują komentarze. I komentuje kolejny pracownik tego samego wydziału, jeśli chodzi o Telewizję Polską, i dwóch polityków partii rządzącej. Jakbyś to ocenił tak profesjonalnie? No, tak. No, słuchaj, zależy co oceniamy, bo nie używasz słowa dziennikarz, tylko używasz słowa pracownik. Unikam tego słowa w przypadku ludzi pracujących dzisiaj w TVP. I w związku z tym ja to oceniam jako materiał propagandowy. Jako materiał propagandowy to są bardzo dobre materiały. Dlaczego? Dlatego, że w tym materiale propagandowym ten początek, ten sławny pasek od razu ustawia widza. Ja tam przytaczam te paski, tam prawda, opozycja znowu kłamie, jakieś o takie tego typu prawda, stwierdzenia lecą. Pani, która nas wprowadza, pani Cholecka, pani Lewandowska albo ktoś tam inny, od razu mówią nam, co wynika z tego materiału, który zobaczymy. Bo w propagandzie nie przedstawiamy opinii, faktów i potem wyciągamy wnioski. Mówimy, jest tak, a teraz wam powiemy, dlaczego jest tak, jak mówimy, że jest. No i dalej właśnie leci. Mówią swoi politycy, mówią swoi komentatorzy. Ten internauta, z którym mam dobry kontakt, nieraz go proszę, żeby coś sprawdził, bo to jest, słuchajcie Państwo, taki no, fantastyczny facet. No nie będę spekulował, kto to może być, mam pewne podejrzenia. Facet, który potrafi sprawdzić, ile razy właśnie nazwisko Tusk chociażby padło w danym wydaniu i on to po prostu przelatuje, ma jakiś sposób notowania. I jak go spytam o inne nazwiska, o jakieś cytaty, o obrazy również, on to błyskawicznie znajduje, ma taką bazę, w której to wynajduje. No i on potrafi na przykład pokazać, zrobił ranking komentatorów w tym roku i ci komentatorzy to są te same nazwiska, ileś razy bracia Karnowscy są prawie równo, tam 41-1, a 42. Przy czym oczywiście naród nie rozróżnia braci Karnowskich, to wszystko leci, Karnowski powiedział, więc oni mają taką fajną statystykę. Oni znaczy, jeśli chodzi o braci Karnowskich, to nie starają się odróżnić, natomiast no, moje ulubione formaty publicystyczne to są te, gdzie na przykład Tomasz Sakiewicz z którymś z Karnowskim ostro się spiera tam, o politykę rządu. I tu mamy dwóch redaktorów, którzy twardo reprezentują swoje stanowisko, które trudno odróżnić, ale oni wiedzą, że tak, muszą wyrazić, każdy wyraża swoje zdanie.
Andrzej, a mogli bez... spokojnie zamienić tymi zdaniami, nic by się nie stało. Ja się zastanawiam jeszcze nad swego rodzaju wojskową dyscypliną w takiej strukturze, jaką jest TVP. I tu też odwołuję się trochę do twojego doświadczenia pracy w dużych strukturach. Przy tak wielkiej instytucji, tak wielu pracownikach, najczęściej pojawia się pewien bezład i nie daje się tak tego steru przekładać i robić nagłych zwrotów. Jak do tej pory Kurskiemu udaje się. No, za każdym razem, jak ma być wprowadzona nowa mądrość etapu, to w zasadzie od czasu, kiedy, a to był chyba 2017 rok, może przełom 17-18, od kiedy wyrzucono z telewizji ekipę związaną z Macierewiczem i z Radiem Maryja, to byli wychowankowie Radia Maryja, tam Pobudzin i tym podobnie, to od tamtego czasu ten okręt jest zadziwiająco sterowny, jak na tej wielkości instytucja. Co oni, w jaki sposób oni to robią? Trudno spotkać tak wielką i tak sterowną instytucję, bo przeważnie ktoś się wykruszy gdzieś po drodze. No. I ktoś się wyłoży i zaraz podam jakieś przykłady. Ale Marcin, pamiętajmy, że telewizja, która zatrudnia, nie wiem, gdzieś 2,5 tysiąca ludzi, cała telewizja to przecież nie jest, to nie są tylko programy informacyjne i programy publicystyczne. To jest niewielka część. I tak naprawdę o tym mówimy, bo ta cała reszta, te, wiesz, i mecze, na które czekamy, prawda, i no tam to wszystko inne, mniej więcej leci swoim torem, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że nie wszędzie, bo ostatnio zupełnie przypadkiem, muszę się usprawiedliwiać, obejrzałem w TVP jakiś fragment na temat wynalazków. Jest taki program Polskie Wynalazki. No i okazuje się, to zupełnie jak w 50-tych latach, jeszcze pamiętam ze szkoły, bo już zaczynałem tam chodzić, to się okazywało, że wszystkie wynalazki na świecie to uczeni radzieccy, a nawet niektórzy to byli chłopi radzieccy, którzy wynaleźli takie tam różne cuda. I teraz się okazuje, że polscy wynalazcy byli w ogóle genialni, tylko zawsze ktoś im stał tam naprzeciw, prawda, tłumili ich, dusili i tak dalej. Czyli ten taki patriotyczny bębenek jest podbijany nawet właśnie w tych audycjach zupełnie, wydawałoby się, niepolitycznych. No ale tak naprawdę to chodzi o te polityczne audycje, czyli o wiadomości i czyli o TVP Info i publicystykę, która tam poza wiadomościami też jakoś na głównej antenie jest, prawda? To jest kilkadziesiąt osób. To nie są tłumy, kilkudziesięciu redaktorów, wydawców, naczelnych. Oni już są przemieleni, przecież to już jest piąty rok i o ile jeszcze w 2016-17 ktoś gdzieś tam się uchował z boku, oni potem odchodzili, jeden z takich ludzi wydał książkę na ten temat, pamiętam zresztą u ciebie był, prawda, pewne rzeczy ujawniał, to w tej chwili to już są zupełnie swoi ludzie i nieraz tam widać jakieś takie drobne żarciki, można powiedzieć. No na przykład ostatnio było coś takiego, że kiedy było sprawozdanie z jakiegoś święto kościelne i zaraz po tym był obraz z kasą w Lidlu czy gdzieś. I tutaj był taki ładny kawałek, że najważniejsi to są ludzie wierni, a potem wchodzi kasa, leci już następny kawałek, ale to zestawienie jest po prostu malina. Nie sądzę, żeby to był przypadek. Ktoś sobie zażartował, zrobił to. No i oni muszą mieć jakieś radości również. I po tym myślę, że oni nie są kompletnie, znaczy oni są zakłamani w 100%, ale próbują troszkę odreagować. To, no, pracowałem za komuny i między wierszami udawało się nieraz coś przemycić, prawda? I oni są w tej sytuacji. Oni pracują w Trybunie Ludu, ale nawet w Trybunie Ludu na wiadomościach sportowych dało się jakąś prawdę znaleźć, prawda? No, to jest trochę tak. No jeszcze bardziej jest w Polsacie w ten sposób, ale to już jest jakby inna kategoria, bo to jest przykład tego, jak można niezależną, prywatną stację
upopić zupełnie, dlatego że właściciel ma też inne interesy i jest sposób nacisku na właściciela, no i oczywiście o, to jest, wymaga. To jest w ogóle temat na jakąś dyskusję, na którą może się umówimy w spokojniejszym czasie, jak nie będzie tak gonić, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. No, kiedy dla właściciela ten biznes medialny jest biznesem jednak marginalnym, mimo że właściciel najbardziej jest znany z... Pamiętaj, że to się zaczęło, to znaczy to jest właśnie przykład, że jeżeli człowiek, który zaczyna od biznesu medialnego, potem wchodzi w różne inne biznesy, to zaczyna się taki proces możliwości nacisku na niego, ponieważ on ma mnóstwo innych interesów. Tak. Wiesz, no ten przykład twój z Lublina, tego Dziennika Wschodniego, to jest w mikroskali coś podobnego. Facet se kupił gazetę, ale on był przedsiębiorca budowlany i on nie rozumie, że redaktorzy mogą krytykować jego gazetę. Ja tu powiem coś, czego mówiłeś, nie powinieneś mówić. Ja powiem coś o Reader's Digest. Otóż w Reader's Digest nie było żadnej cenzury, naprawdę. Natomiast myśmy doskonale wiedzieli, że jednego tematu nam nie wolno poruszyć. Znaczy, amerykańscy redaktorzy wiedzieli, bo u nas to nie było istotne. Otóż tradycyjnie, i to znowu przed internetem, potęga Reader's Digest polegała na tym, że miał specjalne stawki na poczcie, rozsyłał te swoje milionowe, prawda, niewielkie książeczki przez prenumeratę. I o poczcie amerykańskiej nie wolno było niczego złego napisać. No tak, ale to... Tak, więc jak ktoś chce, to redaktor Pereira może powiedzieć właśnie, że była cenzura, nie wolno było i ten Reader's Digest był taki, no właśnie, rzeczywiście w tym przypadku było. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę u nas, bardzo Ci dziękuję też za to, nieustająco Ci dziękuję, że Ty dla nas te wiadomości oglądasz. Pomnik to małe piwo, ale chyba naród powinien w którymś momencie ufundować ci jakieś takie długie sanatorium. Dobrze, spa. Może dobrze. No, dobrze. Dobrze. To Tomasz u mnie. To Tomasz u mnie. Bardzo Ci dziękuję, dobrej reszty wieczoru. No, a i kto będzie mistrzem Europy? Znaczy, ja Ci powiem, Europa to Europa. Ja jestem za Europą, no to nie muszę mówić więcej. No dobrze, to tu będziemy pewnie w lekkim sporze, bo ja jestem za futbolem. Ja jestem za futbolem i więcej nie muszę mówić. Dzięki bardzo, Andrzeju. Do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę Państwa, no, kontynuując pewien wątek, który zajawiłem prowokacyjnie na Twitterze wcześniej, w tej chwili zrobimy sobie chwilę muzycznego oddechu. Już nie będę puszczał kolejnego kawałka wiadomości, ale jeszcze zanim Anglia zostanie mistrzem Europy, to jeszcze pogadamy. Nie uciekajcie Państwo, druga część programu przed nami. We'll be right back.
No i proszę Państwa, Krzysztof, który nas realizuje dzisiaj, nasz dzisiejszy program, potwierdził słowa moje z wczoraj, że często w tym moim programie niedzielnym kac Kornela wybrzmiewa. No, Kornel nie dowierzał, donieście mu, że to tak naprawdę jest. Jako suplement do tej... przepraszam, bo jeszcze zapomniałem wspomnieć, no, że mamy dziś producenta programu, jest z nim Adam z Rivi. Bardzo dziękujemy panie Adamie za wsparcie. Każdy może być producentem programu Resetu Obywatelskiego, oczywiście o ile spełni pewne warunki opisane szczegółowo na zrzutce. Żadnej tajemnicy nie ma. Proszę Państwa, jako suplement do tego, o czym żeśmy mówili, ja zacytuję pana Suskiego, który powiedział na zjeździe klubów Gazety Polskiej tak. Pewnie nie wycofamy się pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Zwracam uwagę na pewnie. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić tej ustawy, to tylko dlatego, że nie będzie większości w Sejmie. My interesy polskie chronimy, mimo że przyjaźnimy się ze Stanami Zjednoczonymi i bierzemy pod uwagę, że to jest najsilniejsze państwo na świecie. Ale mimo wszystko jeszcze amerykańskie prawa w Polsce nie obowiązują, powiedział pan Suski. Pan Suski też wygłosił pewien apel. Suski wezwał zjazd klubów Gazety Polskiej do manifestowania poparcia dla projektu ustawy. Zasugerował demonstrację pod siedzibą TVN lub przed biurami poselskimi posłów, którzy zmian nie popierają. Jego zdaniem przekona to chwiejnych ludzi, tak to określił. I stwierdził, że te demonstracje mogą pomóc, jeśli, znowu idę cytatem z pana Suskiego, jeśli uda się tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w telewizji, to na pewno nie będzie tak jak z Polską Press, że można to było odkupić. Oczywiście kolejne kroki w tym kierunku będą robione. Tak powiedział pan Suski. I to tyle, jeśli chodzi o szczwany plan PiS-u. Tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć wpływ na treści, które są w TVN. Robert Jakub pisze, ostatnio redaktorzy mówią o nowym fizycznym studiu Resetu. Nie wiedzieliśmy tylko, że będzie na Wiertniczej w Warszawie. A Robercie, lubisz jakieś spiskowe teorie. Na Wiertniczej jest strasznie duży budynek, trudny w utrzymaniu. Nie, nie będzie na Wiertniczej. Na Wiertniczej zresztą nie tylko studia TVN-u, były też studia jakiejś tam telewizji obywatelskiej swego czasu tworzonej przez obywateli RP, z tego co pamiętam. Pani Bożena pisze, Obajtek już chyba wyraził gotowość do kupienia TVN-u. No, w naszym imieniu wyraził tę gotowość. W naszym imieniu, to znaczy i konsumentów benzyny, ropy i innych paliw, jak też w imieniu nas jako podatników, bo jakaś tam pewnie cicha pomoc publiczna pójdzie, bo to jednak będzie duża transakcja. To może nie być tanie zupełnie. Proszę Państwa,
Wczoraj nie chciałem o tym mówić, kiedy z Kornelem zastępowaliśmy Wojtka, bo jednak ten wczorajszy program ma luźniejszy charakter, ale dzisiaj już chyba mogę powiedzieć. Jedwabne, wróciło Jedwabne za sprawą 80. rocznicy mordu, jaki został dokonany w 1941 roku, 10 lipca konkretnie, na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego przez ich polskich sąsiadów. Powiem wam tak, i śmiesznie, i strasznie, no bo obchody były dzisiaj z racji tego, że sobota jest dla ludzi wyznania mojżeszowego dniem, w którym oni nie tylko nie mogą pracować, ale nie mogą podróżować, no mają różne zakazy religijne, w związku z czym obchody oficjalne były dzisiaj. Natomiast wczoraj raptem w Jedwabnem pojawił się pan Bąkiewicz, pojawiła się tam grupa mniej więcej 30-40 osób z mieczykami Chrobrego, z symbolami tam różnymi słowiańskimi. Przyszli teoretycznie złożyć wieniec, ale na praktykę przyszli z hasłami, że Polska to nie Polin, że żądają ekshumacji i że zwłok tam ofiar tego mordu i że żądają, jak to powiedzieli, zaprzestania kłamstw o polskim udziale w niemieckiej zbrodni w Jedwabnem. Jako żywo mi to przypomina przez lata tłoczone także mi w szkole, że Katyń to wielka zbrodnia niemiecka. I tutaj mamy bardzo podobny mechanizm. Jedwabne to także jest zbrodnia niemiecka. Przyjechali, taka modna koszulka w tym środowisku, to jest nie przepraszam za Jedwabne. Druga często występująca koszulka to jest hasło WON, co oznacza wolność, ojczyzna, niepodległość. Wyraźnie szukali jakiejś sensacji zadymy. Nie wiem, czy oni wiedzieli, że obchody oficjalne będą dzisiaj. Liczyli może na to, że się wbiją wczoraj na oficjalne obchody. Ja tylko powiem, przypomnę Państwu, że właśnie z naszej kieszeni tym ludziom wypłacił niejaki Gliński z zawodu wicepremier, minister kultury, 3 bańki, 3 miliony złotych dał im na działalność. No to mają na koszulki, mają na transparenty, a transparenty, o, jeszcze tutaj mam wynotowane, dokończyć ekshumację równa się skończyć z oszczerstwami pseudohistoryków wobec Polaków. Kłamstwo jedwabieńskie równa się egzekucja bandyckiej 447, odnoszą się tutaj do amerykańskiej ustawy dotyczącej mienia. Proszę Państwa, 3 miliony złotych pan Gliński dał na działalność tych ludzi, którzy samym swoim istnieniem, ale i każdym działaniem obrażają mnie jako Polaka i obrażają mnie jako człowieka i generalnie obrażają inteligencję wszystkich, którzy chcąc, nie chcąc, widzą, co oni robią. Jak pani Małgorzata pisze, wydaliśmy kupę pieniędzy na badanie tej kwestii, IPN orzekł, co orzekł, ale to chyba wtedy był niesłuszny IPN. Tak, IPN orzekł, znaczy dosyć tak ulgowo,
I tu jest właśnie jakiś taki moment, że nie wiem, czy w Polsce można coś robić na pół gwizdka. IPN orzekł, że sprawcami mordu byli polscy chrześcijańscy sąsiedzi żydowskich mieszkańców Jedwabnego. Orzekł też, jak myślę, dla takiego świętego spokoju, że nie ma kogo ścigać, bo ci, co mogliby być ścigani, to już zostali ukarani w latach 50., co nie jest prawdą, bo w całej akcji brało kilkadziesiąt osób, a ukaranych zostało kilka. No i orzekł, że co do ewentualnej niemieckiej inspiracji, sprawa jest trudna i nierozstrzygnięta, ale to jest jakby zupełnie wtórne, czy tam faktycznie jakiś Feldwebel przyjechał i podpuszczał tych ludzi, czy obyło się bez tego Feldwebla podpuszczającego, jakież to ma znaczenie. Ale zwracam Państwu uwagę, że wczoraj tam wjechali ci finansowani przez Glińskiego faszyści. Szukając Adymy, tam na miejscu był tylko ksiądz Lemański, który się nie dał wciągnąć w żadne przepychanki. Natomiast dzisiaj w oficjalnych obchodach 80. rocznicy, czyli okrągłej, nie było tak naprawdę poważnego przedstawiciela rządu polskiego. Pan prezydent Duda w tym czasie bawił w Krakowie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jest tak, że rocznica 500 lat ma dzwon Zygmunta, więc pan prezydent Andrzej Sebastian pojechał zobaczyć 500-letni dzwon. Gdybym był złośliwy, wiecie, nie jestem złośliwy, ale gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że dzwon do dzwonów, no, w towarzystwie dzwonów czuję się lepiej. A mówiąc zupełnie poważnie, przez chwilę miałem taki absmak, pojechał do Krakowa, nie pojechał do Jedwabnego, ale później złapałem się na myśli, że kurczę, przecież to się dobrze stało, bo jakby on pojechał do tego Jedwabnego, to pewnie nie by przemawiał. A jakby przemawiał, to mielibyśmy kolejny skandal, bo jakiś głupot by nagadał, więc może dobrze, że on pojechał obcować z dzwonem w Krakowie, a nie pojechał do Jedwabnego, ale muszę Państwu powiedzieć, wszystko to mówię z dużą dawką goryczy, bo nie potrafimy sobie poradzić z własną historią i nie będziemy nigdy poważnym, dojrzałym narodem, jeżeli sobie z własną historią, także jej czarnymi kartami, nie poradzimy. Nie jest rozwiązaniem zamykanie oczu i udawanie, że właśnie 500 lat dzwonu Zygmunta jest dużo ważniejsze. Szczególnie, że to 500-lecie dzwonu Zygmunta można było obchodzić i za tydzień, jak już pan Andrzej Sebastian koniecznie chciał zobaczyć jakiś dzwon, a zresztą można mu kupić dzwonki, to by miał nawet w Warszawie, żeby sobie podzwonić jakimiś dzwonkami. Źle to wyglądało. Dzisiaj z kolei w trakcie oficjalnych obchodów, no, zaczęły się one od zgrzytu, ponieważ była bardzo szczelna obstawa policji, która nie wpuszczała wielu przyjezdnych na obchody. Dopiero interweniował tam obecny na miejscu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Dopiero po interwencji rabina Szudrycha zaczęto wpuszczać ludzi, choćby z gminy żydowskiej warszawskiej, którzy tam przyjechali i nie mogli wejść na uroczystości. Strasznie to wygląda. Jednego dnia przychodzą tam finansowani przez państwo faszyści i robią co chcą. Drugiego dnia, kiedy są oficjalne obchody, ci, którzy powinni brać w nich udział, bo chcą,
no, małych włosa byliby pozbawieni tej możliwości. W bardzo złym państwie żyjemy, jeżeli tak się, proszę Państwa, dzieje. W państwie, które, o właśnie, bo tu wiadomość mam z innego zakątka Polski, a mianowicie z Katowic. Tam jest taka prokuratura, która chyba ściga się na osiągnięcia z prokuraturą białostocką, jeśli chodzi o zabawę z faszystami. Pewnie Państwo pamiętacie, w grudniu 2018 roku była tam demonstracja narodowców, którzy wyraźnie mówili o szmatach, robactwie, pleniącej się zarazie, judeopolonii, Żydów, bolszewików. Na przykład pan Międlar niejaki, znacie go przecież, wygłosił wtedy przemówienie, w którym Tadeusza Mazowieckiego nazwał parchem, żydokomunistą, który przedłużył komunizm po 1989 roku. No i tam była też kontrmanifestacja. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej stanęli z transparentami Stop Agresji Nienawiści, żeby zatrzymać tą demonstrację faszystów. No ale to nie przeszkadzało panu Międlarowi mówić choćby tak: nie życzę sobie, żeby po naszych polskich ulicach ktokolwiek chodził z izraelską szmatą. Tak sobie opowiadał. Podkreślał udział starozakonnych, jak to mówił, w szeregach UB, SB. Powiedział między innymi: nie zapomnimy o ofiarach stalinizmu, bez względu na to, że nam będą wciskać kit o 6 milionach Żydów. Dlaczego ja Państwu przypominam, co pan Międlar wtedy mówił i co narodowcy wtedy krzyczeli? Otóż, proszę Państwa, prezydent Dąbrowy Górniczej zdecydował o rozwiązaniu zgromadzenia ze względu na podnoszone tam treść. Narodowcy zaskarżyli tę decyzję do sądu. Sąd ją podtrzymał, uznał, że prezydent miał wszelkie przesłanki do tego, żeby rozwiązać faszystowskie zgromadzenie. Sędziowie orzekli, że przebieg zgromadzenia i wypowiedzi uczestników wypełniały dyspozycje artykułu 256 Kodeksu Karnego, odnoszącą się do nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. No i po decyzji sądu prokuratura w Katowicach musiała wszcząć postępowanie w tej sprawie. No i proszę Państwa, wynik tego postępowania właśnie żeśmy poznali. Postępowanie zostało umorzone. Powodem jest brak znamion przestępstwa. I to jest oburzające, ale jeszcze bardziej oburzające jest to, że policja ścigała kilkunastu mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy próbowali zablokować i protestowali przeciwko demonstracji narodowców. I kilkanaście osób stanęło przed sądem pod zarzutem zakłócenia legalnego zgromadzenia. Wprawdzie ich sprawy zakończyły się umorzeniem lub uniewinnieniem, no bo było też orzeczenie sądu, że to zgromadzenie stało się nielegalne w wyniku tego, co pan Międlar tam wyprawiał, ale oni byli całymi miesiącami przez policję nękani. I to jest, proszę Państwa, coś. Przywołuje to raz pewna zbieżność dat, tam zdaje się, że w piątek prokuratura ogłosiła, że umorzyła tę sprawę, ale zbieżność też kontekstów. Państwo finansuje faszystów, państwo jest łagodne dla ich występów. W Polsce można bezkarnie wzywać do nienawiści wobec
Żydów i nikomu to nie przeszkadza. W Polsce można mieć kłopoty w momencie, kiedy się przeciwstawia tym, którzy sieją nienawiść, opowiadając jakieś głupoty publicznie. W takiej Polsce dziś żyjemy, w takiej Polsce wczoraj faszyści przyszli, szukając zadymy, do Jedwabnego. W takiej Polsce dzisiaj policja utrudniała oficjalne obchody 80. rocznicy mordu mieszkańców Jedwabnego, naszych współobywateli pochodzenia żydowskiego bądź wyznania mojżeszowego przez naszych współobywateli wyznania katolickiego bądź pochodzenia polskiego. Przerwijmy, proszę Państwa, to jakimś muzycznym oddechem. Zatrzymać się.
No, całkiem fajny ten blues apaczowski. Chyba pierwszy raz go usłyszałem. Chyba pierwszy raz mi Krzysztof zawistował. Rozmowy na koniec tygodnia Reset Obywatelski, Marcin Celiński. Producentem programu jest Adam z Rivi. Bardzo dziękujemy. A realizuje nasz program Krzysztof Kołaczek. Czytam Państwa dyskusję na temat faszyzmu i protest pana Metalmana co do tego, żeby nie mieszać narodowców z faszystami. Jakby to tak powiedzieć bardzo oględnie. Prawda jest taka, że różnice doktrynalne w różnych takich towarzystwach są umiarkowane ciekawie, umiarkowanie ciekawe i one są ciekawe tak naprawdę tylko tam gdzieś dla spierających się stron. Ja bym przyjął terminologię, którą zaproponowała pani Małgorzata, nazwijmy ich nowym słowem, pro-pogromowcy. No i może to pogodzi i zaleczy wszystkie rany i spory wewnątrz ruchu narodowego różnych odcieni. Proszę Państwa, tu też trzeba zwrócić uwagę, że w zasadzie nie było wypadku żeby w historii, żeby faszyści wygrali tak po prostu sami. Oni wygrywają wtedy, kiedy dogadują się albo z jakąś częścią mainstreamowej lewicy, albo z jakąś częścią mainstreamowej prawicy. Tak było na przykład w Niemczech, gdzie ich porozumienie z konserwatystami zaowocowało wzrostem siły i możliwą jakąś długotrwałą, jak wiemy, władzą. Podobny ruch przecież był w Polsce i próby porozumienia Piaseckiego z obozem sanacyjnym po śmierci Piłsudskiego, bo jak wiadomo, sam Piłsudski był uczulony na wszelkie antysemityzmy i za jego życia nikomu by to do głowy nie przyszło, natomiast po jego śmierci różne rzeczy zaczęły się dziać. Zresztą bardzo ciekawie opisał to i nieźle osadzając w kategoriach historiograficznych w Królu. Jest to nieźle opisane. Tak? Było takie porozumienie, które nie doszło do skutku. I tak naprawdę, czy ktoś się będzie nazywał radykalną prawicą, narodowym radykałem, narodowcem, faszystą, nazistą i tak dalej, to jest cały czas ta sama pieśń i ta sama śpiewka i niewiele to zmienia. Tak, no są bestie, które domagają się spaceru. Nie ma lekko, ale to jeszcze, proszę Państwa, nie
nie ten czas. No trzeba jeszcze sobie, proszę Państwa, powiedzieć, Kluby Gazety Polskiej to jest bardzo ważna instytucja. Kluby Gazety Polskiej odwiedziła największa specjalistka od zupy pomidorowej i pierogów, czyli prezes tak zwanego Trybunału, pani Julia Przyłębska. Powiedziała, że odwiedza Kluby Gazety Polskiej, ponieważ nie traktuje ich jako organizację polityczną, tylko jako organizację patriotyczną. Więc ona do patriotów przyjeżdża, a nie do jakiejś organizacji politycznej. I to absolutnie nie świadczy o tym, żeby pani Przyłębska była związana z jakimś obozem politycznym. Nie, żeby wam to przez myśl nie przeszło. No a poza tym powiedziała, że trudno jest sędziom Trybunału, jej Trybunału funkcjonować w obecnej rzeczywistości, bo spotykają się biedactwa. Proszę Państwa, żebyście przygotowali chusteczki, bo możecie zalać się łzami. Otóż spotykają ich pomówienia, ataki personalne, nie tylko na dzieciów, na sędziów, ale także na rodziny, na dzieci. Pani Przyłębska powiedziała, że nawet jej wnuki dotknięte są taką chęcią zemsty. Nie wiem, w jakim wieku są te wnuki i kto chce się na nich mścić, ale pani Przyłębska obiecała, że mimo tego będą funkcjonować i stać na straży prawdy. Tak, tak. Jeśli boicie się o prawdę, to się nie bójcie, pani Przyłębska ją dla nas obroni. No, nie byłoby oczywiście dobrego posiedzenia zjazdu Klubów Gazety Polskiej, gdyby nie pojawił się tam największy w Polsce specjalista od prawdy, czyli Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz powiedział Klubom Gazety Polskiej, że należy wspierać prowincje jako te, gdzie zachowały się fundamentalne polskie wartości. Ponieważ nie ma nic ważniejszego niż siła ducha, moralności, nie ma nic ważniejszego niż wiara katolicka i polski patriotyzm. To jest absolutny fundament. No i pan Antoni Macierewicz, specjalista od prawdy, zaznaczył też, że bardzo ważny jest Polski Ład. To znaczy ten Polski Ład jest taką kwintesencją wiary katolickiej i polskiego patriotyzmu i nie można rezygnować przy jego realizacji z polskich wartości, takich jak moralność czy patriotyzm, a Polski Ład spowoduje awans gospodarczy i odbudowę siły gospodarczej narodu polskiego. Ja tu się na chwilę zaciąłem, proszę Państwa, czytając tę wypowiedź pana Macierewicza, bo posłuchajcie, Polski Ład ma swoją istotę związaną z awansem gospodarczym i odbudową siły gospodarczej narodu polskiego. Powiedzcie Państwo, kiedy ten naród polski miał taką siłę gospodarczą znaczącą, żeby można było ją jakby wyznaczyć jako punkt, do której będziemy odbudowywać. Bo ja nie przypominam sobie takiego okresu historii nowożytnej, w którym naród polski byłby stanowił jakąś potęgę gospodarczą. Ale może pan Antoni, jak to zwykle, wie coś, czego my nie wiemy, tak po prostu. Pani Olga pisze za Staszica. Za Staszica to myśmy próbowali się budować. No, myśmy mieli parę momentów, w których mieliśmy niezły wzrost i dużo żeśmy budowali, ale potęgą, proszę Państwa, to Polska w kategoriach takich dzisiejszych gospodarczą w erze nowożytnej nie była. Nie była, więc nie wiem,
na czym polega ta odbudowa i do którego momentu pan Macierewicz będzie odbudowywał i kiedy uzna, że już jest odbudowany. Owocny pisze podobno w kongresówce drugiej połowy XIX wieku. Drogi Owocny, kongresówka była najlepszym regionem gospodarczym Cesarstwa Rosyjskiego, ale to nie oznacza, że była potęgą gospodarczą. To cesarstwo było bardzo zacofane i na tle tego cesarstwa kongresówka była tym regionem dużo bardziej rozwiniętym. Niestety od momentu, kiedy nastał wiek węgla i stali, czyli kiedy się zbudowały te największe potęgi gospodarcze, nie było nam tam jakoś po drodze do tego grona potęg. No, w żadnym momencie nie łapalibyśmy się w żadne G7, G20 i tym podobne rzeczy. No, wprawdzie był taki koleś, on tam ze Śląska pochodził, który twierdził, że my tam jesteśmy tam, nie wiem, dziewiątą potęgą gospodarczą świata czy coś, ale jak on to tylko powiedział, to 2 lata potem wszystko tąpnęło i już nawet nikt nie chciał wyliczać nam miejsca wśród tych potęg gospodarczych, jakoś wyliczać. Proszę Państwa, no ale nie mówmy może o rzeczach smutnych, powiedzmy o wesołych. Wesołą i zaskakującą rzeczą jest to, że pan, jeden z moich ulubionych polityków, pan Patryk Jaki, raz miał konto na TikToku, a dwa, TikTok usunął mu kilka filmów i zablokował konto. Otóż pan Jaki twierdzi, ja nie wiem, bo ja nie mam konta na TikToku, więc nie zweryfikuję, nawet nie chcę tam mieć konta. Pan Jaki twierdzi, że blokują mu to konto na TikToku za to, że on dzielnie twierdzi, że są dwie płci biologiczne, i według nich to mowa nienawiści. No, znając pana Jakiego, to oni nie tyle mu za te dwie płci blokują, ile on jak coś mówi, to zawsze mówi w taki sposób, że to się nadaje do blokowania. Natomiast, no właśnie, Owocny tu podpowiada, bo się zaczęła inba, tak, internetowa inba, i pan Jaki dodał, skomentował to swoje zablokowanie, pewnie dali lewackiemu gówniarstwu uprawnienia do cenzury. No i tutaj komentujący to chyba w do rzeczy jakiś dziennikarz pisze, jak widać ofensywa ideologiczna środowisk LGBT zdobyła kolejne przyczółki. W tej sytuacji coraz trudniej o egzekwowanie podstawowego prawa człowieka, jakim jest wolność słowa. Jak mnie to zawsze irytuje, kiedy oni piszą o wolności słowa. Państwo, którzy oglądają, wiedzą, znają mnie trochę. Ja jestem pod tym względem ortodoksyjnym liberałem i przyznaję naprawdę bardzo wiele, jeśli chodzi o wolność słowa, ale wolność słowa naprawdę nie jest wolnością do bredzenia, obrażania i mowy nienawiści. To oni cały czas mylą pojęcia. Wprowadzanie do szkół płaskoziemstwa nie jest przejawem wolności słowa, tylko jest przejawem niedorozwoju umysłowego. Oplatanie bzdur publicznie na każdy temat, nie mając żadnych podstaw, też nie jest korzystaniem z prawa do wolności słowa, jest tylko i wyłącznie nadużywaniem prawa do demonstrowania własnej głupoty. Do państwa to mówię, bo pan Jaki i tak mnie załapie. Pani Małgorzata, ten gość jest chyba doktorem kryminologii, prawda?
Chyba tak i chyba na jakiejś Akademii Sztuki Wojennej albo czymś w tym stylu, ale powiem Państwu tak, tak jak kiedyś na niektórych docentów mówiło się, że to docent marcowy, tak trzeba będzie do wielu doktorów po erze rządów PiS podchodzić i dodawać, tylko doktor pisowski, tak, doktor pisowski, aha, no to już wiadomo. Pan Marek donosi, że powstało jakieś katolickie medium społecznościowe, nazywa się Agape, a to ta Albicla to już nie wystarcza, to trzeba więcej. No, muszę zobaczyć, co to jest to Agape. Proszę Państwa, z kolei z TVP w programie Michała Karnowskiego pod dowcipną nazwą Salon Dziennikarski odbyła się dyskusja na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Ponieważ prezydent przekazał na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy dotyczącej tego Pałacu Saskiego, pani dziennikarka mediów prawicowych Nykiel stwierdziła, że no, skoro już odbudowujemy Pałac Saski, to chyba czas zwrócić się do Niemców, żeby sfinansowali tę odbudowę. Rozumiecie? Pani Nykiel jest w polityce, żeby nie było. Pani Nykiel twierdzi, że zbyt łagodnie podchodzimy do kwestii reparacji. Już raz podnieśliśmy ten temat, dokonały się ostateczne wyliczenia, należałoby zawalczyć ostrzej. Natomiast tonował nastrój pan Samuel Pereira, znany nam, widzieliśmy go zupełnie niedawno, twierdzi, że trzeba ostrożnie, bo ewentualna porażka w sprawie reparacji byłaby taka spektakularna. Ale dodaję oczywiście inna sprawa, że ten temat jest i będzie i jest żywy, bo w takich sytuacjach jak odbudowa Pałacu Saskiego pojawia się pytanie, dlaczego tylko Polska miałaby to finansować. Ja w ogóle uważam, proszę Państwa, że ten Pałac Saski to nie Polska powinna finansować, tylko powinni finansować członkowie PiS, bo tak naprawdę tylko oni bardzo chcą tego Pałacu Saskiego z przyczyn bliżej nieznanych. To znaczy ja znam tę tezę, że chodzi o to, że Pałac Saski pozwoliłby pomnik księcia Józefa Poniatowskiego postawić z powrotem na tym placu przed Pałacem Saskim i zwolnić miejsce dla prezydenta wszechczasów, żeby stanął przed Pałacem Namiestnikowskim, czy Pałacem Prezydenckim. I to jest, mam prawdopodobny cen tam 1,5 miliarda złotych, czy 2 miliardy złotych na jakiś pałac, żeby zrobić machniom z pomnikami. Ja tylko jak popatrzyłem na wizualizację, to muszę Państwu powiedzieć, że zauważyłem jeden pozytyw odbudowy Pałacu Saskiego, a mianowicie tam gdzieś giną, proszę Państwa, te schody. Jak staje ten Pałac Saski, to przynajmniej na wizualizacji nie widać schodów, więc tu być może, jak Robert Jakub podpowiada, przypomina o tym kolejnej comiesięcznej walce o wieńce, to może skończyłyby się walki o wieńce przy tych schodach, co tam oni je postawili, a może to zresztą są schody do jakiegoś bocznego skrzydła pałacu, tylko nam jeszcze nie powiedzieli, że to są schody do pałacu, bo ja cały czas nie wiem, dokąd są te
Schody. Pan Krzysztof pisze, panie Marcinie, przecież Sasi to oboczna linia Kaczyńskich, to wszystko wyjaśnia, tak to bardzo wiele wyjaśniało. No Robert Jakub pyta, czy odtworzą także cerkiew i czy będzie mauzoleum Jarosława. Mauzoleum Jarosława będzie na pewno. Z tą cerkwią też bardzo, bardzo możliwe. Nie, ale powiem państwu tak, że staram się jakoś na trzeźwo patrzeć. No, oczywiście zawsze można mi postawić zarzut, że jestem warszawiakiem przykupionym. No, jestem słoikiem, nie urodziłem się w Warszawie, ale przecież to jakaś generalnie zbrodnia stawiać tam ten pałac. Tam jest ładna oś widokowa na Ogród Saski. To jest jedno z fajniejszych miejsc w Warszawie. I jak się tam postawi tę ciężką bryłę, którą oni projektują, bryłę między nami mówiąc, tak się zastanawiam, co pisowcy widzą w tym Pałacu Saskim takiego strasznie związanego z naszą tradycją i historią. Pałac, jak sama nazwa wskazuje, jest saski. Był on sobie przebudowany w XIX wieku przez któregoś tam właściciela rosyjskiego, który nadał temu taki styl ciężko-moskiewski i w takim stylu oni chcą odbudować ten pałac. Przed wojną oczywiście ten pałac służył, bo był budynkiem, tam w jednym skrzydle był MSZ, w drugim skrzydle było coś tam, wszystko jedno. Został ten kameralny pomnik grup nieznanego żołnierza, ale generalnie jak oni postawią tę wielką budowlę, to przecież zupełnie przykryją Ogród Saski, przykryją kilkusetletnie, tam są 200-300-letnie drzewa, których po prostu nie będzie widać, a do tego wszystkiego te drzewa w dużej mierze nie będą miały dostępu do światła, do słońca, więc pewnie charakter Ogrodu Saskiego będzie musiał się zmienić. I do tego wszystkiego, proszę państwa, ten koszt. Naprawdę 1,5 miliarda na jakiś budynek, który w sumie będzie biurowcem nie najładniejszym w centrum miasta. Przecież za 1,5 miliarda to za 2 szpitale chyba można postawić. Już tak pierwszy z brzegu przykład, nie wiem, no, kilka uniwersytetów zmodernizować albo postawić nowe. No ludzie, no, dajcie 1,5 miliarda na coś, co w zasadzie nie wiadomo czemu ma służyć. Robert Jakub pyta, gdzie będzie się znajdowało dowództwa 3 Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Robert, naprzeciwko. Tam, gdzie w tej chwili sztab generalny. Bo ten sztab generalny będzie niedługo zbędny. Zresztą on już w zasadzie już jest zbędny. Albinie, bardzo ci dziękuję za wsparcie angielskie. Ja się upieram, że futbol to angielska gra i mistrzem Europy powinni zostać Anglicy. Więc ja rozumiem, że Albin tutaj przyłącza się do mojego wsparcia funtami własnymi. Bardzo ci dziękujemy za to wsparcie. No, Robert Jakub jeszcze most Kierbiedzia będzie, no ale na tym moście, na miejscu mostu Kierbiedzia jest już most, no to się nie da drugiego wymyśleć. Ale wiecie państwo, to są, no oczywiście gdzieś po drodze powstanie dyrekcja odbudowy tego pałacu, tam na pewno będzie się zarabiać fajne pieniądze i tak dalej. Pan Marek Jurkiewicz pisze, koszty nie grają roli, tu chodzi o narodową dumę. Nie wiem, z czym się wiąże narodowa duma, jak się wiąże z Pałacem Saskim, nie mam pojęcia. To nie Zamek Królewski. Ja rozumiem odbudowywać Zamek Królewski, ale Pałac Saski kompletnie nie rozumiem. Szczególnie, że jesteśmy, wiecie, i tutaj wychodzi pewien bezwstyd tej władzy. Tej władzy zawsze będę wam powtarzał. Z władzy złych, cynicznych, podłych ludzi.
Jesteśmy cały czas w kryzysie covidowym. Jesteśmy w potężnym kryzysie służby zdrowia. Jesteśmy w potężnym kryzysie edukacji. Jesteśmy w potężnym kryzysie usług publicznych. A ci źli, niemoralni, pozbawieni wszelkich zasad ludzie, którzy rządzą w tej chwili Polską, będą wydawać 3 miliony na Bąkiewicza i jego dziarskich chłopców, a 1,5 miliarda będą wydawać na jakąś kretyńską budowlę w centrum Warszawy, która nikomu do niczego nie jest potrzebna. Proszę Państwa, wiem, trzeba kończyć. Za chwilę się zacznie ten mecz, po którym Włosi będą płakać, a jej wysokość Elżbieta II będzie się cieszyć, zgodnie z przesłaniem, jakie do trenera angielskiego przesłałam. A ja wiem, że w tym czasie obecny tutaj gdzieś przez chwilę Radio Consao będzie nadawał swoją dobranockę zaraz teraz po 21:00, więc jak Państwo kibicujecie Włochom, to możecie spokojnie nie oglądać tego meczu, walcie do Radia Consao, a jak kibicujecie Anglikom, to spokojnie możecie oglądać, ale włączyć sobie Radio Consao, bo ten komentarz w telewizji publicznej będzie z całą pewnością beznadziejny. Proszę Państwa, pamiętajcie, jutro reset zaczyna o 17:00, właśnie audycją Tomka Kący z dobrą porą, potem o 19:00 Tomek Piątek i Dochodzenie Prawdy, o 21:00 Prawoteka. My się widzimy za tydzień o tej samej porze, a dla chętnych już we wtorek o 9:00 Ogląd i Pogląd. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego wieczoru, no i sami wiecie, kto ma wygrać. Reset Obywatelski.